Siemka, w dzisiejszym odcinku kiedyś zajmiemy się kanadyjsko-niemiecko-francuską koprodukcją, czyli serialem Wunschpunsch, a oto moje ulubione intro z dzieciństwa. To jest historia pewnej wiedźmy i maga. Tysiąca czarów, które wywar wspomaga. Zaklęcia moc zaraz zamieni miasto w chaos i zamęt. I już cały świat to... Czarna magia, dziwna magia w tym wywarze. Czarną magię, dziwną magię wam pokażę. Czarna magia, dziwna magia w tym wywarze. Czarną magię, dziwną magię wam pokażę. W serialu oglądamy starania Zarazka i Tyranii, którzy, jak mówi tekst piosenki z tego serialu, chcą zamienić świat w chaos i zamęt, tak aby zło panowało na świecie. Na szczęście wybawcami są Maurycy kot Zarazka oraz Jakub Krup Tyranii. Razem stawiają czoła zaklęciom rzucone przez ich właścicieli. Zawsze im się to udaje, niestety mają na to tylko 7 godzin, w przeciwnym razie zaklęci się utrwali na zawsze. Maurycemu i Jakubowi pomaga Rada Zwierząt na czele z ciocią Noe, która przez swoje zagadkowe historyjki pomaga w rozwiązywaniu zagadek i odczynieniu zaklęcia. Niestety nacisk na Zarazka i Tyranię wywiera złowrogu z Robal, czyli inspektor czarnoksięstwa i kontroler magii. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał o zaklęciu, jakie rzucają Tyrania i Zarazek, które bardzo uwielbiam, zmieniają oni fragmenty, ale sens jest ten sam. Oto przykładowe zaklęcie. Czas na szczyptę magii, mocą krzepką i ochoczą, jak podziemnych strząsów rój, niech te części się połączą. W jeden wszechpotężny zwój, niechaj głębia czarnej nocy wskaże nam co śpi tej mocy. Syk, płomieni, grzmotu, ryk, podzielone złączy w mig. Raz, dwa, haha, łącz, punch. Serial ten jest stworzony na podstawie książki Michaela Enda, a tytuł jego macie właśnie na ekranie, bo ja nie jestem w stanie go powtórzyć, a wam zalecam spauzowanie w tym momencie, jeśli chcecie dokładnie się wczytać w jego tytuł. Serial powstał w 2000 roku, a swą premierę miał 9 stycznia 2001. Liczy 52 odcinki w dwóch seriach po 26. W Polsce był emitowany na Fox Kids, Jetix i Jetix Play, a nawet na TVN, na którego zlecenie powstało opracowanie wersji polskiej. Dla mnie osobiście był to jeden z moich ulubionych serialów w tamtym czasie, a nawet teraz wracam do niego z pewnym sentymentem. Przypadły mi do gustu gagi i postacie. I oczywiście bezbłędnie wykonana wersja polska. Jak wam podobał się ten serial? Jakie wy pamiętacie najlepsze intra piosenki z kreskówek z tamtych lat? Piszcie o tym w komentarzach pod filmikiem. Dajcie łapkę w górę i udostępnijcie, jeśli wam się podobało. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał, by być na bieżąco. Zapraszam też do moich profili na Facebooku, Instagramie, Snapchacie. Linki do nich znajdziecie w opisie. Narka i do następnego odcinka.